Za nami mecz Stal Jasień, Błękitni Ołobok. Wygrywamy 2-1. Ze mną jest prezes Mariusz Sierko. Panie prezesie, no, wygraliśmy ten mecz 2-1. Z całą drugą część meczu praktycznie graliśmy w przewadze dwóch zawodników. To naprawdę dużo. Ja już tam liczyłem sobie na górze, ile my tych bramek strzelimy w drugiej połowie. Czy to się skończy 5, czy 6, czy 7. Drugą połowę niestety przegrywamy 1-0, ale ostatecznie mecz wygrywamy 2-1. No ja się czuł, jakbym dostał po prostu kopniaka w ryj. No, przede wszystkim brakuje mi słów, żeby tutaj jak gdyby jakąś konstruktywną odpowiedź na te twoje pytania, które zadałeś i sugestie, które tutaj mówisz nam, żeby pociągnąć temat. No ja dzisiaj to po prostu może tą drugą połowę to w ogóle wymarzę. Pierwszą mieliśmy pod kontrolą, dwie bramki strzelone, tak? I tutaj myśleliśmy, że po tej drugiej czerwonej kartce będziemy grać. Chyba mi się wydaje, że nasi zawodnicy zostali w szatni i nie wyszli na tą drugą połowę. Jest mi cholernie smutno, mimo że ten mecz wygraliśmy. No mówię, że zwycięzców się nie osądzę, tak? Ani tak jak ty mówisz o tych bramkach, nie dzieje się skóry na niedźwiedzie, ja lubię te przysłowia. Natomiast to, co rozmawialiśmy, Kamil, w tydzień temu, ja to cały czas widzę, tak? I widzę, obserwuję z boku, analizuję, wyciągam wnioski i widzisz, no może komuś się z boku wydawać, że prezes nie żyje z tym klubem. Ja tutaj żyję od 24 w nocy do 23:59 następnego dnia. Ja to wszystko widzę. Do mnie się mogą ludzie uśmiechać, klepać mnie, mówić mi, że jest wszystko okej. Okay. To prezes to jest, nie halo. Czy to nie jest jeszcze ten moment, żeby dzisiaj o tym mówić? Myślę, że już... To było widać już po meczu z Kargowią, z którą wygraliśmy 4-2. W Kunicach remis wiadomo w jakich okolicznościach. No i dzisiaj tak naprawdę forma z Kunic. No, wydaje mi się, że jest przesilenie jesienne, tak? I to możemy zgonić to na pogodę. Nad się musimy. Tak, jest grzybobranie i ja oczywiście dzisiaj podchodzę humorystycznie do tego, bo też mi powiedzieli tydzień temu, że najważniejszy powód tego, że żeśmy zremisowali, to była moja marynarka, że byłem elegancko ubrany, więc dzisiaj wróciłem do swojego starego jakiegoś ubioru. A powiedz mi jeszcze, prezes, sorry, że przerwę, też byś tutaj do nas podszedł, jakby ta bramka na 2-2 padła w końcówce? Tak, podszedłbym. Ale chyba już mniej humorystycznie. Nie, słuchajcie, trzy punkty są ważne, bo tak jak mówił mi Wojtek przed chwilą, trzy punkty są bardzo ważne, natomiast powiem wam szczerze, no chyba sami widzimy, co jest, jak gramy, jak pracujemy. Zaangażowanie kilku zawodników jest jak najbardziej okej, natomiast wnioski będziemy wyciągać po rundzie, także mamy jeszcze cztery mecze, najważniejszy teraz mecz z Nową Solą, gdzie tutaj będzie naprawdę mnóstwo ludzi i będą kibice z Nowej Soli i tutaj zabezpieczenie się policji było już wstępne. Natomiast Kamil, co? No, jeszcze raz, zwycięzców się nie osądza, tak? Cieszymy się z trzech punktów. Ja się cieszę bardzo, dopisuję te gdzieś trzy punkty do mojej tej tabeli, którą prowadzę. Ale oczy trochę bolą. Powiem ci tak, dzisiaj byliśmy na fajnym meczu w Świebodzinie. I tam... Duże poruszenie na Facebooku, powiem szczerze, dodałem dzisiaj post, że wygrała nasza ekipa juniorów, więcej lajków otrzymali jak nasi seniorzy. Tak, i powiem wam tak uczciwie, oglądałem tych chłopaków, walczyli w deszczu. Przegrywali 2-0. Przegrywali 2-0, mogli przegrywać 3-0. I nagle metamorfoza, chłopcy grają piękny futbol, strzelają przepiękne bramki, naprawdę. To co się wydarzyło tam? Po prostu schemat pracy, który sobie wypracowałem i do którego dążę, który osiągałem prowadząc siatkówkę. Czyli trener, prezes i nikt więcej z boku. I jak to jest to przysłowie wiejskie, że klient z dala się nie wpierdala, tak? Także tutaj Państwu powiem, że... No dobra, w sumie nasz kanał klubowy możemy sobie pozwolić na takie rzeczy. Kanał klubowy, słuchajcie... Nie robimy tego dla telewizji, tylko robimy to dla siebie. Tak, i ja uważam, że tutaj nalajcie, tak jak mnie prosiliście, nalajcie. Ja będę robił swoje porządki. Słuchajcie, jak się komuś nie podoba, jest tyle klubów ościennych, można zabrać młodzież, można zabrać zawodników, można pracować z boku. Przecież my naprawdę nikomu nie zabraniamy, a wręcz przeciwnie, jeżeli będą osoby, które będą w jakiś tam sposób chciały utrudniać naszą pracę, to skutecznie jak gdyby będziemy egzekwować swoje prawa, obowiązki, które my wprowadzamy. Jestem tutaj po spotkaniu we wtorek z zarządem. Jak najbardziej, oczywiście było to spotkanie bardzo, bardzo owocne, było to spotkanie bardzo burzliwe, natomiast pewne schematy, które mamy wypracowane, z którymi się zgadzam, to jest wiceprezesami,
będziemy teraz jak gdyby bardziej i mocniej uskuteczniać. Także z tego miejsca życzę wszystkim spokojnego weekendu, wszystkiego dobrego i do zobaczenia za tydzień. Powiem Ci, prezes, że ten wywiad, jeżeli tutaj nasz operator niczego nie przytnie, no to będzie miał rekordową oglądalność. Ja mam prośbę serdeczną do pana operatora, żeby nie przycinał, bo słuchajcie, ja naprawdę uważam, że to, co my tutaj robimy, to nie jest nic złego, my nikogo do niczego nie zmuszamy. Natomiast sytuacje, które i miejsce, i okoliczności, plus ludzie, którzy gdzieś nas otaczają, nie do końca chyba dorastają na dzień dzisiejszy do poziomu tej czwartej ligi, do tego poziomu, który my chcemy reprezentować. Nie. Także, jak powiedział to... A może już nie do końca. Nie, już może prezes, nie. I tak już dzisiaj dużo powiedzieliśmy. Daty były mocne. Przygotowałem się do tego w ciągu 30 sekund. Mocne były na pewno. Też po raz pierwszy zrobiłem taki wywiad i nie spodziewałem się, że to będzie taka riposta, ale no cóż, my po prostu oceniamy to, co widzieliśmy. Ja komentując ten mecz na górze też miałem już ochotę powiedzieć coś nietypowego, ale po prostu jakoś... Jeszcze chciałem coś dodać. Proszę. Bardzo, bardzo się cieszę. Przede wszystkim, bo tu mówię, klub jest bardzo ważny, seniorzy są bardzo ważni, otoczenie, otoczka jest naprawdę mega ważna, natomiast z tego serca chciałem naprawdę, bo jestem takim człowiekiem, znasz mnie już trochę, szczerym. I Marcin robi fajną pracę zespołu dziewczynek i tutaj z tego miejsca, Marcin, super praca, bardzo się cieszę. Marcin jest trenerem kadry wojewódzkiej i cztery nasze dziewczynki zostały powołane do kadry wojewódzkiej i z tego miejsca jeszcze raz serdecznie cieszę się niesamowicie, gratuluję i dziękuję, że ta praca, którą Marcin wykonuje, jest doceniana, jest doceniona i jego praca i zarówno zapał tych dziewczynek i rodziców, którzy tutaj pomagają na funkcjonowanie. Dziękuję bardzo. Zobacz, to jest dobry, tak jeszcze powiem tylko na koniec, to jest dobry weekend dla Ciebie. 3 punkty Widzewa, 3 punkty Stali, 3 punkty juniorów. Czego chcesz więcej? Tak. Z tylu tylko. Ale słuchajcie, no to nie jest jazda figurowa na lodzie. Tutaj nie ocenia się za styl, tylko za skuteczność. Tak, no, my na przykład z Kunicami graliśmy stylowo bardzo fajnie, prowadziliśmy grę. Tutaj ta gra też nie wyglądała całkiem źle, także... Ale słuchajcie, no najważniejsze są 3 punkty, to gdzie wywiad rzeka po prostu. Po raz pierwszy taki jest. Także, ale słuchajcie, co serce to trzeba wyłożyć. Prosiliście, żeby było z uśmiechem. Tydzień temu było smutno, grobowo, dzisiaj jest nastrój. Także no słuchajcie, tak, 9 punktów przez weekend, 3x3. Cieszymy się bardzo, zapraszamy za tydzień na mecz z Nową Solą. Dziękuję bardzo, to wszystko. Dziękuję. Nic nie ucinamy? No to leci.